Dzień dobry, witam po raz kolejny. Dzisiaj porozmawiam z Tobą, powiem kilka słów na temat dwóch programów, które mogą zwiększyć Twoje szanse na zachowanie abstynencji. Mam na myśli program 24 godzin oraz program HALT. Zdaję sobie sprawę z tego, że wyobrażenie, możliwość trwania w jakimś postanowieniu do końca życia budzi Twój lęk oraz niepokój. Ciężko mówić, zwłaszcza osobie uzależnionej, która nie ma kontroli nad swoim piciem, że całe życie nie będzie pić. Program na 24 godziny jest natomiast leży w Twoich możliwościach, tak samo jak program HALT. Zapewnia równowagę w Twoim życiu. Na czym polegają te programy? No przede wszystkim zwróć uwagę na to, że bardzo trudno jest powiedzieć, całe życie nie będę pił, całe życie nie sięgnę po alkohol, całe życie dam sobie radę z emocjami, całe życie będę trzeźwy. Dlaczego? Jeżeli jesteś osobą uzależnioną, zdajesz sobie sprawę z tego, że nie masz kontroli nad swoim piciem. Zdajesz sobie sprawę również z tego, że jednym z objawów diagnostycznych jest głód alkoholowy. Głód jest jak fala, przemija, ale również przychodzi. Po drugie, nie picie przez całe życie, no nagle może być dla Ciebie jakąś niesamowitą zmianą w Twoim życiu. Do tej pory alkohol miał pierwsze miejsce w Twoim życiu. Obecnie alkohol został z niego usunięty i w tym momencie jest duża, wielka, ogromna pustka. Jest to ogromne wyzwanie. Jest takie powiedzenie, że słonia nie da się zjeść w całości, trzeba go pokroić w plasterka. Program 24 godziny skupia Twoją uwagę na aktualnych problemach i zdarzeniach. Chroni Cię przed użalaniem, rozpamiętywaniem przeszłości, uciekaniem w nierealistyczne marzenia o przyszłości. To jest ważne. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ mechanizmy psychologiczne, mechanizmy uzależnienia, które działają w przypadku osoby uzależnionej, do których należy m.in. mechanizm nałogowego regulowania uczuć, objawia się m.in. również w ten sposób, że nakręcasz swoje uczucia. Jeśli będziesz rozpamiętywał cały czas swoje porażki, Twoje emocje będą rosły, napędzały się. Jeżeli będziesz cały czas myślał o przyszłości, planował przyszłość, również może pojawić się jakiś stres. Nie jesteś w stanie zagwarantować, że będziesz trzeźwy do końca życia. Co innego jeden dzień, 24 godziny. Program 24 godzin skupia się na chwili obecnej. Na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście nie jesteś w stanie, co już mówiłem, zjeść całego słonia jednocześnie. Możesz pokroić go na plasterki. Nie jesteś w stanie obiecać, że przez całe życie nie będziesz pił. Nie jesteś w stanie obiecać, bo to jest dla Ciebie zbyt trudne. Natomiast co innego 24 godziny, a nawet 8 godzin bądź 1 godzina. Bierz pod uwagę to, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Czy przez tą godzinę nie wypiję, nie jest takim krokiem? Oczywiście oznacza to również potrzebę skupienia się na tym, co jest tu i teraz. Ponieważ no, możesz powiedzieć, dzisiaj nie piję, a cały czas planować Twoje picie jutro. Tutaj musisz zwrócić uwagę na drugi program, program HALT, o czym powiem za chwilę. Zwróć jeszcze uwagę w kontekście, w odniesieniu do programu 24 godzin, że bardzo łatwo jest mówić, że coś zrobię jutro. Ile rzeczy odkładałeś w swoim życiu na jutro? Ile z nich udało się zrobić? Czy nie było często tak, że to, co zrobię jutro, to właściwie do jutro to jest takie święte nigdy? Może jutro ulegniesz pokusie. Jutro będziesz się martwił o to, kiedy to dopiero nadejdzie. Ważniejsze, żebyś dzisiaj nie wypił. Nie wypił przez najbliższe 24 godziny. Drugim programem, o którym już wspomniałem, pomocnym również w zachowaniu Twojej abstynencji, jest program HALT. Pochodzi ono od pierwszych liter angielskich słów, które po polsku brzmią głodny, rozgniewany, samotny, zmęczony. Nie bądź głodny, nie bądź samotny, rozgniewany i zmęczony. Dlaczego? No przede wszystkim każdy z tych stanów może Ciebie oddalić od Twojego celu. Po drugie, bardzo często właśnie te uczucia są związane z emocjami, które najczęściej zapijałeś czy zapijałaś. Po trzecie, zmęczenie powoduje, że jesteś bardziej podatny, podatna na to, co się dzieje z Tobą. Na głód alkoholowy. Na czym polega ten program? No HALT jest programem, jak radzić sobie z zagrożeniem picia w okresie trzeźwienia. Nie bądź głodny. Zwróć uwagę na to, że mózg jest naszym swego rodzaju laboratorium i bardziej domaga się alkoholu wtedy, kiedy żołądek jest pusty.
Ma to związek z tym, że ośrodek głodu w mózgu obejmuje zarówno głód zwykły, jak i głód alkoholowy. Dlatego takie bardzo ważne jest na przykład w radzeniu sobie z własnym głodem wypijanie dużej ilości płynów. Jeśli nie możesz już z jakiegoś powodu wyjść z domu po zjedzeniu czegoś, czyli nie możesz zjeść śniadania, to wypij chociaż herbatę, szklankę wody mineralnej, soku czy mleka. Zjedz coś słodkiego. Zwróć uwagę na to również, że kiedy jesteś głodny, wtedy też często bywasz zły. A złość jest kolejnym uczuciem, które w jakiś sposób wpływa na twoje emocje i bardzo często wpływał również, był powodem twojego picia. Na czym polega program Nie bądź rozgniewany? Weź pod uwagę, że gniew jest naturalnym uczuciem, zdarza się. Jednak zbyt duży poziom złości zaburza twoje działanie, to jak działasz. Bardzo często sięgałeś albo sięgałaś po alkohol po to, żeby osiągnąć odprężenie, czyli tak naprawdę poradzić sobie z gniewem, złością. Czym przeciwnym jest wyciszenie i spokój? Jakie to ma znaczenie? O tym mówi nawet i Desiderata, mówiąc, w której jest zapisane: krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy. Próbuj przeżyć każdy dzień dobrze i nie załatwiaj zbyt wiele spraw, ponieważ to często prowadzi do stresu. Zbyt duże nawarstwienie spraw powoduje wzrost napięcia, a to również może być zachętą do sięgnięcia do kieliszka. Pamiętaj, że doskonałym lekarzem na gniew jest miłość, przynajmniej tak niektórzy uważają. Na czym polega program w zakresie nie bądź samotny? Kiedy jesteś samotny, masz bardzo małą, krótką drogę do frustracji, napięcia, rozżalenia. Często, być może ty, a może problem dotyczy kogoś innego, ale często alkoholicy mówią o tym, że piją po to, żeby lepiej się poczuć w towarzystwie, żeby mieć większe gadanie. Piją w towarzystwie rzeczywiście, natomiast potem często pojawia się taka faza, kiedy zaczynają pić samemu. Również samotność mówi o tym, że jest jednym z najważniejszych symptomów nawrotu choroby alkoholowej. Kiedy zaczynasz się izolować, uciekać w świat marzeń, unikać meetingów, masz jakieś nieuzasadnione urazy do innych ludzi, zaczyna się samotność. I może również zaczynać się nawrót choroby alkoholowej. Zresztą alkoholicy mówią również we wspólnocie AA, że jeżeli nie masz ochoty czegoś zrobić, zrób to tym bardziej. I ostatni element tego programu, nie bądź zmęczony. Jest bardzo mała różnica między alkoholizmem a pracoholizmem. Osoby uzależnione mają często tendencję do zamieniania jednego na drugie. Dlaczego? Pomaga w tym również... Po pierwsze, masz przede wszystkim bardzo dużo czasu, tak? Do tej pory twoim życiem był alkohol. Kiedy przestajesz pić, masz ochotę nadrobić wszystko to, co straciłeś. I tutaj jest ta druga rzecz, o której wspomniałem króciutko. Pomaga w tym również to, jak skonstruowany jest człowiek mózg i jakie jest działanie alkoholu. Ponieważ alkohol na krótko usuwa zmęczenie, daje poczucie lekkości i działa znieczulająco. Stąd masz złudzenie, że usunął twoje zmęczenie. Tak więc zadbaj o naturalny wypoczynek, spacer, relaks umysłowy, fizyczny czy sen. To wszystko daje duże efekty. Dzisiaj usłyszałeś o programie 24 godzin i programie HALT. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób przypomniałem tobie treści, w których być może miałeś okazję się zapoznać podczas swojej własnej psychoterapii, psychoedukacji. Jeżeli nie, no to moim celem było to, żebyś poznał chociaż odrobinę sposobów na to, jak zachować abstynencję. Żebyś poznał sposoby na poprawę twoich szans na trzeźwość. Myślę, że jeśli chociaż jedna, dwie osoby z oglądających ten film skorzysta, to już swój cel osiągnę. Myślę, że jeżeli weźmiesz chociaż kawałek z tego, chociaż kilka zdań, może być w stanie pomóc tobie w zachowaniu trzeźwości. Z tego czasu, tak, kilka tygodni temu, miałem telefon. Zadzwonił do mnie człowiek, który powiedział, że obejrzał mój film na temat głodu, na temat regulowania uczuć i od tego czasu pomogło mu to w zachowaniu abstynencji, nie pije. Nie podjął co prawda terapii, ale podziękował za to, że mój film pomógł mu w przestaniu pić. Myślę, że również to jest dla mnie i czuję, że również to jest dla mnie bardzo ważne w tych moich filmach. Jeśli mogę komukolwiek w ten sposób pomóc, chociaż jednej osobie, no to myślę, że było warto.
Wkrótce będzie możliwe również spotkanie w Bartoszycach, jeśli jesteś z okolic. Zapraszam do spotkania. Informacje na ten temat znajdziesz na mojej stronie www.dariuszdopierala.pl w czasie, kiedy już będą za mną konkretne ustalenia. Zapraszam na stronę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zapraszam do polecenia mojego kanału innym. Dziękuję.